Gość poranka. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dominik Jaroszewski, a ze mną Hubert Murawski, motocyklista, który współorganizował sobotnie rozpoczęcie sezonu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. Dzida Oddział Płock zorganizowała sobotnie rozpoczęcie sezonu motocyklowego, które zapisało się w historii chyba jako najliczniejsze do tej pory w naszym mieście. No rzeczywiście, w tym roku frekwencja, powiem szczerze, mnie jako organizatora tutaj zaskoczyła, ponieważ w poprzednich latach osób biorących udział w rozpoczęciu sezonu, które jest taką w naszym przypadku tutaj Płocka i okolic niszową imprezą, w związku z tym, że bardzo blisko współpracujemy z motocyklistami z Ciechanowa i już parę lat temu ustaliliśmy, że nie będziemy tutaj między sobą konkurować ze względu na niedużą odległość dzielącą nasze miasta i oni zajmują się organizacją rozpoczęcia sezonu motocyklowego w miesiącu maju. To jest taka ogromna impreza dwudniowa, tam u nich się odbywa. A my w swoich rękach zostawiliśmy i dostaliśmy w nasze ręce organizację zakończenia motocyklowego, gdzie mają Państwo okazję zobaczyć, jak to jest wielkie wydarzenie. Zawsze we wrześniu, w tym roku zapraszam, już mogę zaprosić na 19 września, bo jesteśmy wpisani do kalendarza imprez płockich. Ponownie przy Orlenie Arenie będziemy tą imprezę robili tutaj wspólnie z przyjaciółmi ze stowarzyszenia Ergo Sum Via, no ale troszeczkę inna historia, odbiegliśmy teraz od tematu. W związku z tym, że no nie koncentrowaliśmy się tutaj za bardzo na tych rozpoczęciach sezonu, dosyć licznie jeździliśmy do Ciechanowa. Tutaj ja jako administrator i założyciel Płockiego Forum Motocyklowego motopłock.fora.pl od kilku lat organizowałem właśnie rozpoczęcia sezonu, na które przybywało około 100, no do 200 maszyn. Lokalne środowisko, lokalne, tak? Środowisko, tutaj forumowicze, płoccy, sympatycy, przyjaciele. No a w tym roku, powiem szczerze, że rzeczywiście widać, że no po pierwsze, no dopisała pogoda, ale po drugie widać jednak, że ta praca tego forum, już pięcioletnia w tym roku, tak, 5 lat nam minęło, jednak przynosi jakoś tam efekty i ci ludzie potrzebują integracji. Maszyn było około 350, więc to naprawdę, no, można powiedzieć, że potroiliśmy liczbę uczestników. Nikt nie spodziewał się aż tak licznej frekwencji, no co jednak pomimo tego, że no, niby my robimy to zakończenie sezonu, jednak mi i tu kilku osobom dało już do myślenia a propos przyszłorocznego rozpoczęcia sezonu, że jednak chyba troszeczkę będziemy musieli rozszerzyć tą fabułę i pójść bardziej w kierunku tutaj jeszcze ludzi kochających motocykle. 360 motocykli. Przyjechali zapewne też koledzy z Ciechanowa, z którymi współpracujecie. Było parę osób z Ciechanowa, byli goście z Gostynina, z Kutna, tu z Włocławka, no z tych takich okolicznych miejscowości. Mhm. I jak wyglądała ta impreza? Czy była na tyle huczna jak zakończenie sezonu, czy było bardziej kameralnie? Nie, tak jak tu mówiłem już wcześniej, generalnie wymiar był taki lokalny, spokojny. Jak co roku przewidziane było to na tej zasadzie, że organizujemy sobie zbiórkę na Starym Mieście. Tam spędzamy około godzinki, półtorej, aby osoby, które nie miały możliwości w okresie tym zimowym, kiedy nie jeździmy, się spotkać, porozmawiać, aby mogły się wymienić doświadczeniami, poustalać sobie tam, co robimy dalej w sezonie. Za tydzień wszyscy tutaj, znaczy wszyscy dużą grupą z Płocka udajemy się do Częstochowy, więc też już mniej więcej umawialiśmy, w jakich godzinach, gdzie ruszamy, gdzie nocujemy, bo jedziemy na takie największe w Polsce rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Częstochowie, tak zwany zlot gwiaździsty, w którym bierze udział około 30 tysięcy motocyklistów. Czyli to jest największa impreza w Europie. To jest coś niespotykanego. Każdy, kto był, tak jak to jest po prostu piorunujące wrażenie. Ja tam pierwszy raz byłem chyba też bodajże 5 czy 6 lat temu. To jest jedno z takich wspomnień, które na pewno nigdy, które nigdy nie umknie z mojej pamięci, widok tych 30 tysięcy maszyn. No ale mówię, tutaj tak zaczęliśmy, myśleliśmy, że będzie jak co roku, spotkamy się, porozmawiamy godzinkę, półtorej, później była zaplanowana trasa, tutaj z Płocka wspólnie delikatna parada przez miasto, kierunek Płońsk, z Płońska do Wyszogrodu, z Wyszogrodu dawaliśmy się do Cekanowa, gdzie byliśmy zaproszeni przez właściciela salonu motocyklowego marki Yamaha, tutaj przez pana Krzysztofa, który zorganizował dla nas grilla, już któryś raz również z kolei. Tak, ja pamiętam też moje czasy skuterowe, gdzie tam zawsze też jeździliśmy, byliśmy zawsze tam dobrze ugoszczeni. Tak, Krzysztof jest tutaj generalnie bardzo mocno zintegrowany ze środowiskiem motocyklowym już od lat. Ludzie pracujący w salonie to też są motocykliści, to są nasi przyjaciele.
Oni co roku nas zawsze zapraszają, nie tylko przy okazji rozpoczęcia, tylko zawsze jesteśmy u nich mile widziani i jak wszystkie osoby, które są zainteresowane, polecam ten salon, tak, tam nie ma problemów, można porozmawiać, jeżeli ktoś myśli w ogóle o czymś, nie ma jeszcze pojęcia, tam spotka się na pewno z fachową obsługą, zostanie mu tam sporo rzeczy wytłumaczone i doradzone, polecam. No i mówię, tam podjechaliśmy na grilla, była przygotowana dla nas prezentacja nowych modeli motocykli, były konkursy z nagrodami. No, spędziliśmy troszeczkę czasu, później się rozjechaliśmy. No i wieczorem bawiliśmy się już w podgrupach. Czyli poszło, że tak powiem, w swoje bardziej takie koleżeńskie grupy, tak? Bo na pewno w tak 360 osób jednak każdy każdego nie zna na tyle dobrze, aby znaleźć jakiś tam wspólny język, prawda? To znaczy, była przewidziana impreza taka większa tam w lokalu, jednak nam się w tym roku nie udało jej zrealizować. W związku z tym, tak jak tutaj pan redaktor zauważył, w jakichś tam swoich bliższych grupach, no bo taką grupą jak było 360 osób, nawet jeżeli by 200 osób się zdecydowało, to raczej no, żyjemy w takim mieście, że ciężko by taką dużą grupą było gdzieś tam się dostać. Więc no mówię, w jakichś tam mniejszych grupach. Płockie lokale były pełne motocyklistów tego wieczora. Pogoda dopisała, jakby wiosna też już rozpoczęła się na tyle, że motocyklem już można jeździć na co dzień, prawda? Coraz więcej motocyklistów widzimy, a na co motocyklista musi najbardziej uważać, jeżdżąc po płockich drogach? Generalnie motocyklista jeżdżąc po płockich drogach musi uważać na wszystko. I to nie tylko, tutaj mamy już na myśli tylko płockie drogi, tylko wszędzie. No tak jak to się mówi, że motocyklista musi mieć oczy wkoło głowy. Przede wszystkim stosować zasady ograniczonego zaufania. No i oczywiście też, co niektórym się zdarza, nie przeceniać własnych możliwości swojego motocykla. Nie można się czuć za pewnie, tak? Bo najczęściej to osoby, które się poczują na tyle pewnie, że są już takimi dobrymi motocyklistami, to właśnie kończą w jakiś tam niemiły sposób, jakimiś kontuzjami. Ponieważ żyjemy w kraju, w którym no niestety nie mamy możliwości całym rokiem jeździć na tym motocyklu. W związku z tym każda osoba, która jeździ nie wiem jak długo, czy to może być to nawet kilkadziesiąt lat, te przerwy kilkumiesięczne w okresie zimowym powodują jednak to, że zaczynając ten sezon można powiedzieć, że zaczynamy tą przygodę praktycznie od nowa. Tak? Te motocykle, które na jesieni wydają nam się już powiedzmy oswojone, ich moc nie jest w stanie nas zaskoczyć, jaka by to moc nie była, jesteśmy z nią oswojeni, z tym przyspieszeniem, z tym wszystkim. Wsiadając generalnie wiosną na ten motocykl, jak pan redaktor, czy tam ktoś z państwa porozmawia zupełnie z kimś ze środowiska motocyklowego, to jakby wsiada nowy motocykl, nie? To jest tak, o kurczę, ale to ma kopa, czyli ale to idzie, tak? Są trzeba od nowa się z nim zapoznać. Tak, tak. I tutaj moje zagrożenia, no różne są zagrożenia. Tu powiedzmy ktoś zmienia pas, nie zauważy, ktoś się włącza do ruchu, ktoś troszeczkę będzie za szybko powiedzmy po tym mieście jechał, czy poza miastem. Ta osoba wyjeżdżająca z drogi podporządkowanej czasami nie zauważy, bo nie jest w stanie zauważyć, czasami powiedzmy nie zauważy, bo zajęła się czymś innym. No trzeba po prostu uważać, tak? Tu jak mówię, zasada ograniczonego zaufania, trzeba powiedzmy przewidywać duże rzeczy, ponieważ nie mamy tak dużej strefy ochronnej jak w autach. Wobec tego do kierowców samochodów i do wszystkich uczestników ruchu apelujemy o to, aby mieli wzgląd na motocyklistów, szczególnie w tym czasie, gdy motocykli na naszych drogach zaczyna być bardzo dużo. Jak słyszeliśmy w Płocku, jest to ogromna grupa, 360 motocykli na rozpoczęciu sezonu. Na zakończeniu sezonu było około 1500 nawet. Zgadza się, na zakończeniu było 1500 motocykli. Więc sami Państwo słyszycie, jaka to jest ogromna liczba. Płock jest miastem, które ma 100-kilkanaście tysięcy mieszkańców, więc naprawdę czynnych, jeżdżących motocykli kilkuset. Na dzień dzisiejszy w Płocku jest około 2,5 tysiąca motocykli zarejestrowanych. Mhm. Tutaj w Płockim Wydziale Komunikacji, a trzeba doliczyć jeszcze powiat, tutaj prawda? Powiat, tak. No właśnie. Się robi kilka tysięcy motocykli. Więc jest ogromna grupa, na którą trzeba uważać, więc moi drodzy, uważajmy bardzo na motocyklistów, bo to dobrzy ludzie, którzy zawsze chętnie pomogą i tak samo jak my i każdy z nas mają swoją pasję, którą chcą realizować. A moim gościem był Hubert Murawski, współorganizator wszystkich imprez motocyklowych w Płocku, przewodniczący sekcji ulicznej Dzidy oddział Płock. Dziękuję bardzo. No z tym przewodniczącym pan redaktor przesadził. No tak, co prawda, źle powiedziałem. Grupa nieformalnych, ale... nie ma przewodniczących, nie ma prezesów. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Również pozdrawiam. Dominik Jaroszewski.